Z Ewangelii według świętego Marka. Przybyli na drugą stronę jeziora, do kraju Gerazyńczyków. Gdy wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach i nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą w grobowcach i po górach krzyczał i tłukł się kamieniami. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i zawołał w niebo głosy: „Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, nie dręcz mnie”. Powiedział mu bowiem: „Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka”. I zapytał go: „Jak ci na imię?” Odpowiedział mu: „Na imię mi Legion, bo nas jest wielu”. I zaczął prosić go usilnie, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosiły go więc złe duchy: „Poślij nas w świnie, żebyśmy mogli w nie wejść”. I pozwolił im. Tak wyszedłszy, duchy nieczyste weszły w świnie. A trzoda około 2000 ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i po osiedlach. A ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął, a ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadał do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł przy nim zostać, ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: „Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą”. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus mu uczynił, a wszyscy się dziwili. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dzisiaj to słowo Boże przekonuje mnie do tego, że istnieją siły zła, które chcą zniszczyć moje życie, życie duchowe. Żyjemy w świecie tak bardzo mocno ufającym w siłę techniki, rozumu, że kiedy mówimy o siłach demonicznych, o diable, o demonach, to myślę, że gdzieś tam w pierwszym jakimś momencie, w pierwszej reakcji pojawia się taka myśl: no przecież to było dobre w średniowieczu, ale dzisiaj? No właśnie, dzisiaj też. Istnieją takie siły, które chcą zatracić moje życie duchowe. I zobaczcie, że często tak się dzieje, że często człowiek jest skutecznie odcinany od Pana Boga, jest skutecznie odcinany od Jego łaski i wpada w taką pustkę duchową, że to wygląda tak, jakby żył w grobie. Tak jak ten człowiek z dzisiejszej Ewangelii, on żył w grobowcach, on się tam tłukł kamieniami, ranił się, krzywdził się, tak? I często tak wygląda stan człowieka we współczesnym świecie, który żyje bez Pana Boga, który gdzieś od łaski się odciął. Żyje jakby w grobie swojego własnego życia i ciągle się rani, ciągle siebie krzywdzi, ciągle wchodzi w jakieś takie sytuacje, takie zdarzenia, które sprawiają jemu cierpienie. Nawet tego nie chce, bo przecież nikt nie chce cierpieć. Ale człowiek jest tak wewnętrznie zaślepiony przez to zło, które go niszczy i które go wewnętrznie rozwala, że nie chcąc robi sobie krzywdę. Jedynym sposobem, żeby przerwać ten szalony ciąg i łańcuch zła, to jest przyjść do Jezusa. Dzisiaj, kiedy przychodzę i staję przed Jezusem, przed Nim, który objawia mi siebie w tym Słowie, pierwsza rzecz, która się we mnie rodzi, to jest dziękczynienie za mojego anioła stróża. Za tego, który chroni mnie przed atakami nieprzyjaciela, który mnie ostrzega w momencie, kiedy pojawiają się jego pułapki. Strzeże mojej wiary, strzeże mojej nadziei, mojej miłości. Chroni mnie przed mocą złych duchów. I dzisiaj to słowo też zachęca, myślę, każdego z nas do tego, żeby dziękować Bogu właśnie za takich opiekunów naszych duchowych,
My tego nie widzimy tak bezpośrednio, tej walki duchowej. Jeżeli im bardziej człowiek wchodzi w to życie duchowe, im bardziej człowiek wchodzi w tą relację z Panem Bogiem, im bardziej człowiek żyje modlitewnie, tym ta walka duchowa staje się dla niego coraz bardziej widoczna, jasna, klarowna. Widzi, jak bardzo mocno musi walczyć o swoje uświęcenie, o swoją relację z Panem Bogiem i jak bardzo ten demon, ten prawda, zły, ten drań z piekła rodem próbuje mnie od Pana Boga odciąć. To, co zwróciło moją uwagę w tym słowie, to reakcja człowieka, jego zachowanie w momencie, kiedy się zbliża do Jezusa. Zobaczcie, z jednej strony on oddaje mu pokłon, a jednocześnie krzyczy, lęka się go, nie? Odejdź ode mnie, chcesz mnie zniszczyć, chcesz mi zrobić krzywdę, tak? Po co tu jesteś? Zobaczcie, że bardzo często zły kusi nas fałszywym wstydem, poczuciem niegodności i lękiem. To są jego narzędzia, które mi się posługuje, które mają sprawić, żebym ja się do Jezusa nie zbliżył, żebym ja do Niego nie podchodził. Właśnie to poczucie fałszywego wstydu, poczucie niegodności i poczucie lęku. Czy nie jest często tak? Szczególnie przed sakramentem pokuty, kiedy przychodzimy do konfesjonału. Spróbujcie się temu przyjrzeć. Myślę, że warto, bo właśnie to zobaczymy. Jestem o tym święcie przekonany. To jest w życiu każdego z nas. Może czasem nieuświadomione, może czasem nam się wydaje, dlaczego tak się dzieje, ale to są narzędzia nieprzyjaciela, demona, który próbuje nas odciąć od łaski, który próbuje nas odciąć od Jezusa, żebyśmy do Niego nie podchodzili. Tymczasem On chce, żebym przyszedł do Niego z tym wszystkim, co mnie zawstydza. Żebym bez lęku zbliżył się do Niego z tym, co jest we mnie, z tym lękiem, z tym, co mnie zniewala. Nawet jeżeli we mnie to rodzi jakąś taką paniczną obawę, o odrzucenie, prawda? Bez względu na to, przyjdź z tym do Jezusa. Żaden człowiek nie będzie w stanie nam pomóc w takiej sytuacji, naszych właśnie tych sytuacji jakiejś walki duchowej, lęku, tego wszystkiego, co nas zniewala. Żaden człowiek, tylko Jezus. Tylko On jest Panem. Tylko On ma moc, żeby pokonać demona. Tylko On ma moc, żeby zniszczyć każdą siłę diabelską. Zobaczcie, bez względu na to, nawet to jest legion, więc można powiedzieć, no, cała kupa tych demonów. I one wobec Jezusa klękają, są posłuszne. Nie mają najmniejszych szans z naszym Panem i Zbawicielem. Muszą być Mu posłuszne. I to jest źródło naszej nadziei. Że tam właśnie znajdziemy to miejsce bezpieczne przy Panu, w Jego ramionach, w Jego bliskości, w Jego łasce. Tylko tam, nigdzie indziej. Przyjdź dzisiaj do Jezusa z tym wszystkim, co sprawia w Tobie lęk, co Cię tyranizuje, co Cię zniewala. Pokonaj w sobie tą obawę. Nie bój się przyjść z tym do Jezusa. Pójdź z tym, nie wiem, na mszę świętą. Pójdź z tym na adorację. Spotkaj się z Nim na modlitwie. Stań pod krzyżem. Ten lęk się pojawi. I On będzie robił wszystko, żebyś nie przyszedł, czy nie odsłoniła przed Panem tego wszystkiego, co jest w Tobie. Ale pokonaj to. Zaproś to Jezusa. On przyjdzie i Ciebie uzdrowi. On właśnie po to przybył do kraju Gerazyńczyków. On po to właśnie przyszedł, aby tego człowieka wyzwolić. Zobaczcie, on nie wszedł już do innych miejscowości. On stamtąd odpłynął po tym wydarzeniu. On tam przybył tylko i wyłącznie dla tego człowieka. I on dzisiaj przychodzi do Ciebie. Tylko i wyłącznie do Ciebie, po to, żeby Ci pomóc. Bo Jemu zależy na Twoim zbawieniu. Życzę Ci pięknego i wspaniałego dnia. Serca Ci błogosławię. I daj Boże, do zobaczenia jutro. Z Bogiem, pa.